Tom 112. Leśna samotnia. Rozdział 8. Pierwszy tej jesieni przymrozek cienką warstwą lodu ściął kałuże na podwórzu i posrebrzył trawę. W domu też było chłodno. Dokuczliwy ziąb wciskał się przez nieszczelne okna, więc nowy dzień rozpocząłem od rozpalenia pod kuchenną płytą. Narąbane wczoraj drwa buchnęły jasnym płomieniem. Dorzuciłem węgla i zająłem się przygotowaniem śniadania. Cały czas miałem nieodparte wrażenie, że zapomniałem o czymś istotnym. Zerknąłem na kalendarz, bo jak wspominałem. Trochę myliły się mi daty i bliźniaczo do siebie podobne dni tygodnia, piątek. I co z tego? Zastanawiałem się, na pewno należało uzupełnić zapasy w lodówce. Planowałem też pojechać do Sejn i kupić trochę ciuchów. Od dalszych rozmyśleń uwolnił mnie telefon, zadzwonił, gdy kończyłem poranną kawę. Na wyświetlaczu pokazało się nazwisko Ireneusza S. I natychmiast wróciła mi pamięć. Witaj. Pawle, chyba nie zapomniałeś, że jesteśmy na dzisiaj umówieni? Było mi głupio, więc niewyraźnie mruknąłem coś pod nosem. Czyli jednak zapomniałeś, domyślił się Irek. Nie szkodzi. Nie darmo mówią, że skleroza nie boli. Są gorsze choroby. A może masz inne zajęcia i nie odpowiada ci moja wizyta? Zaprzeczyłem zgodnie z prawdą. Jakie zajęcia? Karmienie psa i kota aż tak bardzo mnie nie absorbuje. Przyjeżdżaj choćby natychmiast. Mam już teraz zaparzać kawę. W słuchawce usłyszałem śmiech. Z tą kawą jednak trochę poczekaj. Mówiłem ci, że moje prawo jazdy ciągle nie ważne. Bo jakoś nie po drodze mi do okulisty, a autobusy jeżdżą coraz rzadziej. Bo brakuje pasażerów. Właśnie sprawdziłem rozkład. Będę w Sejnach parę minut po 11. Odbierzesz mnie z dworca? Przepraszam, dworca tam już nie ma. Dawno zlikwidowali go z powodu oszczędności. Zostały tylko przystankowe wiaty. Odbierzesz mnie więc z przystanku? Oczywiście. Obiecałem, że nie spóźnię się nawet o minutę i zakończyliśmy rozmowę. Cieszyłem się z przyjazdu Ireneusza któremu ufałem i któremu mogłem opowiedzieć o wszystkich tajemniczych wydarzeniach, jakie spotkały mnie od pogrzebu gubernatora. Może wspólnymi siłami zdołamy coś wymyślić? Znów usiadłem do stołu i na kartce zrobiłem spis sprawunków. Trochę obawiałem się, jak po nocnych przymrozkach zachowa się akumulator skody, ale wszystko było w porządku i silnik zaskoczył prawie natychmiast. Przejechanie parunastu kilometrów zajęło nie więcej niż kwadrans i tuż przed dziesiątą byłem w Sejnach. Położone nad rzeką Marychą sześciotysięczne miasteczko, z górującymi nad nim wieżami XVII wiecznej bazyliki, robiło całkiem sympatyczne wrażenie. Powoli, lecz systematycznie z jego pejzażu znikały zrujnowane rudery, przybywało nowych domów, a stare wzbogacały się o odrestaurowane elewacje. Zwiedzanie odłożyłem na inną okazję. Zaparkowałem faworytkę przed sklepem sieci Biedronka i tam zaopatrzyłem się w artykuły spożywcze. Następnie znalazłem sklep z odzieżą, gdzie kupiłem dwie koszule, trochę bielizny i kilka par skarpet. W pobliskim Ciucholandzie znalazłem prawie nowe dżinsy, sztruksową bluzę i ciepłą, nieznoszoną kurtkę. Uznałem, że jestem wystarczająco zaopatrzony na dalszy pobyt w samotni gubernatora, który przecież miał potrwać jeszcze najwyżej trzy tygodnie Dworca w Sejnach, rzeczywiście, nie było Ale autobus z Suwałk przyjechał punktualnie Ireneusz wysiadł jako jeden z pierwszych spośród nielicznej gromadki pasażerów Przywitaliśmy się serdecznie A ja zauważyłem, że dziennikarz musiał niedawno spotkać się z fryzjerskimi nożycami Bo posiwiałą brodę miał znacznie krótszą niż na pogrzebie gubernatora Stałem odwrócony plecami do autobusu i nie zwracałem uwagi na innych wysiadających. Dzień dobry, panie Pawle, usłyszałem nagle za sobą, degnąłem zaskoczony, bo nigdy bym się nie spodziewał, że w Sejnach spotkam kogoś znajomego. A tu, proszę, znajomych było nawet dwóch, w dodatku podobnych do siebie jak dwie krople wody, roześmiani od ucha do ucha. W powitalnym geście wyciągali do mnie ręce Jacek i Maciek. Mieszkający w suwałkach nastoletni bliźniacy byli siostrzeńcami pani Basi. Sprawili mi sporo kłopotów w lecie, ale nie mogłem im odmówić inteligencji i wiedzy rzadko spotykanej w tym wieku. Groźnie popatrzyłem na chłopców. A wy co tutaj robicie? Wakacje skończyły się półtora miesiąca temu. Pamiętam, że uczycie się w gimnazjum. Powinniście teraz być w szkole. Nie stracili dobrego humoru. Nie wie pan, Jakie dzisiaj święto? zapytał jeden z nich. Nie wiedziałem i nie wiedziałem również, kto mnie pytał: Jacek czy Maciek. Naprawdę byli identyczni. W lecie odróżniałem ich tylko dlatego, że nosili blizny po bijatycek i boli pod Augustowem. Lecz po tamtych obrażeniach dawno nie zostało ani śladu. Dzisiaj jest dzień nauczyciela, triumfalnie oznajmił drugi z braci i co z tego, nie rozumiałem. Sprawdzałem rano kalendarz i nie zauważyłem, żeby kartka była zaznaczona na czerwono. Chłopcy prawie pokładali się ze śmiechu i gadali jeden przez drugiego. Ale pan Paweł nie dzisiejszy, w jakich pan żyje czasach, wiadomo, że jak nauczyciele mają święto, to nie mają ochoty pracować. Dzisiaj lekcji nie ma. -Szkoły podzamykane na cztery spusty. Za moich czasów było inaczej mruknąłem. Poza tym, nie odpowiedzieliście. Co tu robicie? Wczoraj byłem u pani Basi i nic nie wspominała o waszym przyjeździe. Zadzwoniliśmy dopiero dzisiaj rano. Ma jakieś pilne sprawy do załatwienia i nie może nas odebrać z syn. Podwiezie nas pan. Pokiwałem potakująco głową, a następnie przedstawiłem chłopców Ireneuszowi. Dotąd znał ich tylko z opowieści gubernatora. Okazało się też że nazwisko dziennikarza jest nieobce obu nastolatkom. Otworzyłem bagażnik Skody. i Irek zapakował do środka niedużą torbę. Bliźniacy mieli plecak i marynarski worek, z którego, chyba się nie pomyliłem, wystawała sonda wykrywacza metali. Nie chciałem ich teraz o to pytać, ale doszedłem do wniosku, że zapewne znów zamierzają szukać skarbów. Chciałem Jacka i Maćka odwieźć bezpośrednio do ciotki, ale obaj zaprotestowali. Najpierw chcemy zobaczyć Dropsa i Bigosa. Słyszeliśmy, że woził ich pan do weterynarza w suwałkach i już wyzdrowieli. Zgodziłem się bez sprzeciwów, bo zaintrygował mnie wykrywacz metali i chciałem delikatnie pociągnąć bliźniaków za język. Ireneusz z kolei zaproponował, żeby zatrzymać się przed sklepem w Gibach. Domyślałem się, o co mu chodzi. Nie ma sensu, odpowiedziałem. Piwo kupiłem w Sejnach. A innych trunków cała bateria została po gubernatorze. Wystarczyłoby dla kompanii wojska. Dropsu cieszył się na widok gości, kot udawał obojętność, ale zielone ślepia błyskały mu radośnie. Gdy po witalnej ceremonii stało się zadość, bliźniacy zadecydowali, że nie muszę ich odwozić, bo do ciotki pójdą pieszo. Kiedy brali swoje bagaże? Zapytałem. Zamierzacie szukać skarbów, nie ukrywali zaskoczenia. Dlaczego pan tak myśli? Gestem ręki wskazałem marynarski worek. Tak się dziwnie składa, że wiem, jak wygląda wykrywacz metali. To co z tymi skarbami może wam pomóc. Milczeli i patrzyli na Ireneusza. Możecie śmiało mówić. Uspokoiłem ich. Pan Irek nie zamierza z wami konkurować. Cisza trwała jeszcze kilkanaście sekund. Wreszcie któryś z nastolatków postanowił odkryć karty. Nie będziemy szukać skarbów, będziemy szukać bunkra Orlego Szpona. Moja mina aż nadto wyraźnie świadczyła, że nie mam zielonego pojęcia. O co chodzi, więc drugi z braci zaczął wyjaśniać. To był dowódca oddziału Armii Krajowej, który działał w tych okolicach. Ireneusz nieznacznym gestem dał mi do zrozumienia, że pseudonim nie jest mu obcy, lecz nie przerywał chłopcom. A ci. Teraz już bez żadnych oporów kontynuowali swoją opowieść. Okazało się, że na jednej z internetowych stron poświęconych historii najnowszej znaleźli niepublikowany dotąd pamiętnik Orlego Szpona. Ktoś zeskanował maszynopis i wrzucił go do sieci. Jacek i Maciek co pewien czas zmieniali się w roli wykładowcy, uzupełniali się nawzajem, ale widać było, że solidnie odrobili lekcje. Naprawdę nazywał się Wacław Fluto i urodził się niedaleko stąd, w Posejnelach. Przed wojną uczył się w sejneńskim liceum. W drugiej połowie września 1939 roku miasto zajęli Sowieci. Po miesiącu przekazali je Niemcom. Zaczęły się aresztowania, wymierzone głównie w inteligencję i prześladowania Żydów. Luto szczęśliwie uniknął wywózki na roboty do Niemiec, gdzie masowo kierowano młodych Polaków. W Gibach znalazł zatrudnienie przy wycince drzewa. Później był obserwatorem na wieży triangulacyjnej. Docierały do niego wieści o powstawaniu konspiracji. Przeważnie były to jednak niewielkie Samorzutnie tworzące się grupki. Sytuacja zmieniła się dopiero po agresji Niemiec na Związek Radziecki. Fantazyjny, zapożyczony z książek Karola Maja, pseudonim Orliszpon przyjął wiosną 1942 roku. W struktury AK, używającej na suwalszczyźnie nazwy Polski Związek Powstańczy, wprowadził go Witold Wniewicz. Absolwent Sejneńskiego Gimnazjum. Po oficjalnym zaprzysiężeniu, został skierowany do konspiracyjnej szkoły pod chorążych. Chłopak przerwał i oddał inicjatywę bratu. Drugi z bliźniaków kontynuował. Podziemie nie zdążyło jeszcze okrzepnąć, gdy doszło do wsypy. Gestapo miało ułatwione zadanie, bo młodych ludzi często ponosiła brawura, zwłaszcza po Bimbrze chętnie chwalili się swoimi kontaktami i rzekomymi wyczynami. Zaczęły się aresztowania. Luto przebywał akurat w leśniczówce koło GIP, gdy dom otoczyli Niemcy. Zdołał uciec chociaż pocisk z automatu przebił mu płuco. Teraz już nie miał odwrotu i musiał zostać w lesie. W podobnej sytuacji było kilku jego znajomych. Na uroczysku w Zakolach Kunisianki mieli wcześniej przygotowany bunkier, a w nim 12 francuskich karabinów, które przed wojną w Sejneńskim gimnazjum wykorzystywano na zajęciach z przysposobienia wojskowego. Zaczęli tworzyć partyzancki patrol. Jacek i Maciek nie ukrywali emocji. Teraz mówili prawie chórem. O ten bunkier nam chodzi. Niemcy go znaleźli. Partyzantów akurat nie było, ale bali się wchodzić do środka. Podłożyli trotyl i wysadzili. Karabiny zostały. Z pamiętnika Orlego Szpona można wyczytać, gdzie była ta ziemianka. Pomoże pan ją znaleźć? Uciszyłem rozgorączkowanych nastolatków. O bunkrze jeszcze porozmawiamy. Najpierw chcę się dowiedzieć, co było dalej z Orlim Szponem. Partyzanci zbudowali nowy schron. Większy od poprzedniego, bo ludzi stale przybywało. Pierwsze akcje to przede wszystkim wyprawy po zaopatrzenie i rozmowy ostrzegawcze z kolaborantami. Po sąsiedzku działała grupa Witolda Pieleckiego-Żwirki, przedwojenny ogniomistrz, urodzony w Kaletach na Szczyźnie, na początku okupacji został wywieziony do Niemiec na roboty. Zdołał uciec i wrócić w rodzinne strony. Do lasu trafił wiosną 1943 roku. Z komendy obwodu przyszedł rozkaz połączenia obu oddziałków. Pilecki został dowódcą. Luto zastępcą. Przygotowano nowe obozowisko między Marygolą. Marygolą W puszczańskich ostępach znalazło schronienie prawie 50 nieźle uzbrojonych partyzantów. To już była spora siła, której Niemcy nie mogli zlekceważyć. W styczniu 1944 roku Żwirko zorganizował wypad na Sopoćkinie. Zablokował ogniem umocniony posterunek żandarmerii, rozbił pocztę i sklepy po czym wycofał się bez żadnych strat. Wrócił fantazyjnie na wierzchowcu skonfiskowanym hitlerowskiemu zarządcy pobliskiego folwarku. Patrole z oddziału Żwirki systematycznie wykonywały wyroki na agentach gestapo i żandarmerii. Sprawiedliwość dosięgła leśniczego złozek który pół roku wcześniej spowodował wokółku zagładę oddziału uderzeniowych batalionów kadrowych AK. Więcej szczęścia miał łysy kozioł z Sein. Przedwojenny sierżant Korpusu Ochrony Pogranicza zdołał uciec dosłownie spod lufy pistoletu, chociaż ciężko ranny. Ocalał również groźny donosiciel z gip. Podczas tej wyprawy Żwirko bezskutecznie próbował zdobyć posterunek żandarmerii. Kończyła się ostatnia na Suwalszczyźnie wojenna zima. Z hukiem wyleciała w powietrze śluza w paniewie. Co miało Niemcom uniemożliwić spławianie drewna kanałem augustowskim. Na początku marca 1944 roku część oddziału Żwirki, wzmocniona patrolem Władysława trejnowskiego Orkana, wyprawiła się do Kopciowa na Litwie. Nie powiódł się atak na posterunek broniony przez żandarmów i szaurlisów. Zginął jeden partyzant, drugi został ranny. Znacznie pomyślniej zakończył się rajd na Krasnopol. Niemcy odparli atak na siedzibę żandarmerii. Ale rozbito pocztę, a furmanki załadowano prowiantem ze sklepów. Cięgi zebrali też miejscowi kolaboranci. Bez strat własnych udało się wycofać do puszczy. Szczególnie ponurą sławą cieszyli się żandarmi z suchej rzeczki. Terroryzowanie i grabienie miejscowej ludności było na porządku dziennym. Decyzja o ataku zapadła 25 kwietnia 1944 roku, gdy łącznik przybiegł z wiadomością, że Niemcy od rana się ją strach w Mikaszówce. Żwirko zarządził zbiórkę, wziął dwudziestu ochotników. Zasadzkę urządzili na uroczysku mchy. Zwycięsko wyszli jednak z niej żandarmi. Poległ Żwirko. Zginął słowik. Kilka dni później, wskutek odniesionych ran, zmarł szczepcio. Na cmentarzu w Mikaszówce, pod osłoną ciemności. Odbył się partyzancki pogrzeb. Nowym dowódcą oddziału został porucznik Władysław Kuszyl-Babinicz. Był jednak zaabsorbowany pracą w komendzie obwodu, więc faktycznie te obowiązki pełnił porucznik Mieczysław Ostrowski-Kropidło. Nauczyciel z zawodu, Niemcy, którzy ze względu na zbliżający się front postanowili zrobić porządek z bandytami, zmusili partyzantów do wycofania się z dotychczasowego obozowiska, kilka dni zajęło przedzieranie się przez luki w hitlerowskiej obławie. Właśnie wtedy, koło gruszek, doszło do pierwszego spotkania z sowieckimi spadochroniarzami. Orliczon pisał w swoim pamiętniku: rozmawiałem z Orołowem, ich dowódcą, powiedział, że chcą nawiązać z nami stały kontakt, przekazałem propozycję Kropidle. A ten inspektorowi zemście. Do spotkania w naszym obozie doszło 23 maja, podpisano porozumienie. My mieliśmy wspierać orłowa w rozpoznaniu terenu, przy przyjmowaniu zrzutów i wspierać w aprowizacji. Oni obiecali nam broń, ustalono oficerów łącznikowych. Naszym został Michał Czatyrko-Kawka. Oni oddelegowali siemiona. Kilka dni później przeprowadziliśmy pierwszą wspólną akcję. W folwarku chołynka zarakwirowaliśmy kilkadziesiąt sztuk bydła. Wspólnie z orłowem skoncentrowane oddziały AK podjęły kolejną próbę zniszczenia osławionej niemieckiej placówki w suchej rzeczce. Atak na strażnicę nie powiódł się, ale w zasadzkę wpadły posiłki ściągnięte z Suwałk. Sen i Augustowa starcie opłacili hitlerowcy dużymi stratami i po bitwie zlikwidowali posterunek położony nad jeziorem serwy. W połowie czerwca zapadła decyzja o przygotowaniach do rozpoczęcia na Suwalszczyźnie akcji burza. Koncentracja odbywała się w okolicach Gruszek i Mikaszówki, dowodził nią major Franciszek Szabunia Zemsta, w Suwalsko, Augustowski inspektorak zdanie Morlego Szpona. Nie cieszył się on sympatią podwładnych, za bardzo przesiąkł koszarowym drylem i powielał go również w zupełnie innych warunkach, otoczony przyboczną świtą. Trzymał się na dystans od zwykłych partyzantów. Nawet w środku puszczy rozkazy zwykły wydawać na piśmie albo przez adiutanta. Do konfliktu doszło, gdy Franciszek Głoworowski-Leśny, pochodzący z Walnego, chciał iść na pomoc mieszkańcom rodzinnej wsi pacyfikowanej przez hitlerowców. Nie otrzymał pozwolenia, więc samowolnie próbował wyruszyć ze swoimi ludźmi. Oddział rozbroiła ochrona inspektora, wspominał Wacław Luto. A leśnego skazano na rozstrzelanie. W odwecie jeden z partyzantów leśnego wrzucił w nocy granat do szałasu dowództwa. Wybuch nikogo nie zabił. Zamachowiec sam się zastrzelił. Ale atmosfera zrobiła się nie do zniesienia. Na początku lipca zemsta uznał że dalsza koncentracja nie ma sensu i z obstawą opuścił obóz. Poszczególne oddziały wróciły na teren swojej poprzedniej działalności. To już koniec pamiętnika, oznajmili bliźniacy. Jest jeszcze tylko parę zdań, że w końcu lipca Rosjanie zajęli Sejny, a Orliszpon z częścią swoich ludzi złożył broń. Siedzieliśmy chwilę w milczeniu. Bardzo ciekawa relacja, interesujący dokument czasów, skomentowałem. Szkoda tylko, że tak późno ujrzał światło dzienne, bliźniacy nie podjęli tematu. Żyli wyłącznie planowaną na jutro wyprawą. Pomoże pan znaleźć bunkier? No, niech pan się zgodzi. Bezskutecznie próbowałem studzić ich zapał. Opis w pamiętniku nie jest, niestety, precyzyjny. Minęło tyle lat, że pewnie nawet rzeczka zmieniła koryto. A tam gdzie był bunkier, rosną teraz siedemdziesięcioletnie sosny albo świerki. Nie znajdziemy, nie mamy szans. Tu nie pomoże najlepszy wykrywacz metali. Nie zdołałem zarazić nastolatków swoim sceptycyzmem. Spróbować przecież można, to nic nie kosztuje. Prawda, że pójdzie pan z nami? Niespodziewanie poparł chłopców milczący dotąd Ireneusz. Nie rób, Pawle! Przykrości naszym młodym kolegom. Moim zdaniem, powinieneś im pomóc. Siła złego na jednego. Uległem i umówiłem się z bliźniakami na następny dzień o dziewiątej na mostku przecinającym Kunisiankę. W miejscu, które miejscowi nazywają błynkiem Dopiero teraz Jacek i Maciek Przypomnieli sobie o dziennikarzu To może pan też się z nami wybierze? Za stary jestem na takie harce Uśmiechnął się pod wąsem Jutro wybiorę się na grzyby Zaraz koniec sezonu Warto jeszcze upolować parę kapeluszy Chłopcy zabrali swoje rzeczy I żwawym krokiem pomaszerowali do ciotki Miałem parę pytań do Ireneusza Dlaczego uważałeś, że powinienem wybrać się na te poszukiwania. Doskonale wiesz, że żadnego bunkra nie znajdziemy, nie znajdziecie, ale już powiedziałem, że nie należy chłopakom robić przykrości. Zobacz, jak przygotowali się do wyprawy. Ten pamiętnik znają prawie na pamięć. Popatrzyłem na niego badawczo. Jakoś nie wykazywałeś przez cały czas większego zainteresowania. Znałeś pamiętnik wcześniej? Znów uśmiechnął się pod wąsem i pogładził się po siwej brodzie. Znałem. Nie wiem, kiedy i skąd wziął się w internecie. Ja, maszynopis dostałem z 10 lat temu od bratanka Orlego Szpona. Pewnie więc. Zgadywałem, dalsze losy Olegosz Szpona też znasz nie żyje od dwóch lat. Wtedy, w lipcu 1944 roku, Rosjanie ich rozbroili i zawieźli do Białego Stoku. Niektórych przymusowo wcielili do armii Berlinga, resztę wywieźli na wschód. On znalazł się w drugiej grupie, trafił do łagrów. Do Polski wrócił dopiero w listopadzie 1947 roku. Na wszelki wypadek, żeby nie narazić się na kolejne aresztowanie, wolał unikać rodzinnych stron. Wyjechał do Poznania, studiował melioracje, zrobił doktorat. Jak sam przyznawał, od polityki trzymał się z daleka, pracował w urzędach państwowych i współdzielczości, przeszedł na emeryturę. Zamieszkał w Myślenicach. Trzy lata temu rozmawiałem z nim telefonicznie. Zachował doskonałą pamięć. Miał trzeźwy umysł. Narzekał tylko, że nogi coraz bardziej odmawiają mu posłuszeństwa. Noc czekała nas długa, jak wąsy kota bigosa, i pracowita, jak moja niedawna sikierzada. Przenieśliśmy się do apartamentów. Wygodnie rozsiedliśmy się w bibliotece gubernatora, a ja po raz pierwszy od przyjazdu włączyłem klimatyzację. Wkrótce przyjemne ciepło wypełniło pomieszczenie. Ireneusz nalał piwa do dwóch wielkich szklanic. Z wyraźną lubością pociągnął parę łeków i uznał. Że trzeba brać się do roboty. Opowiadaj wszystko po kolei i staraj się nie pominąć żadnych szczegółów. Mądrzy ludzie dawno odkryli, że diabeł przeważnie tkwi w szczegółach. Drobiazgowa opowieść zajęła mi prawie pół godziny. Dziennikarz milczał. Jedynie od czasu do czasu coś notował na kartce. Z ciekawości zajrzałem mu przez ramię, ale nie byłem w stanie odcyfrować tych bazgrołów. Wreszcie skończyłem relację. I co o tym myślisz? zapytałem. Myślę, że wypijemy po następnym piwie, a ja dobiorę się do cygar gubernatora. Może też masz ochotę? Wiesz przecież dobrze, że nie palę, a ja palę i zamierzam palić. Irek postąpił tak, jak zapowiedział. Otworzył dwa kolejne lechy i otoczył się chmurą tytoniowego dymu. Na szczęście biblioteka gubernatora miała dobrą wentylację, więc dym za bardzo nie dawał mi się we znaki. I co o tym wszystkim sądzisz? Powtórzyłem pytanie. Ireneusz w zamyśleniu gładził się po brodzie. To chyba był jego sposób, żeby jeszcze trochę zyskać na czasie. Rzeczywiście, odezwał się wreszcie. Sporo tych dziwnych zdarzeń, ale niektóre pewnie można wyjaśnić w prosty i logiczny sposób. Popatrzyłem na niego pytająco, chociażby to kontynuował, że karawan miał białostocką rejestrację. Pewnie tam robili sekcję zwłoki i zamówili usługi w miejscowej firmie. Tylko kto je zamówił, nie rezygnowałem. Przecież gubernator nie miał rodziny. Kto zapłacił za pogrzeb? Ksiądz wie, ale nie chciał ze mną rozmawiać. Ireneusz wzruszył ramionami. To i owo słyszałem o proboszczu zberżnik. Kłusownicy mają rację że to wyjątkowy dziwak, kolejną zagadkę otwierał mężczyzna w Czerni, który na cmentarzu przekazał mi list od gubernatora. Zgodziliśmy się obaj, że adwokat lub notariusz raczej nie zachowywałby się w ten sposób. Taki numer. Zastanawiał się dziennikarz. Pachniałby raczej służbami specjalnymi. Oni mają hopla na punkcie tajności. Wiemy jednak doskonale, że gubernator z żadnymi służbami nie miał niczego wspólnego. Jestem o tym wręcz przekonany. Po kruku z cmentarza w naszych rozważaniach przyszły kolej na duchy. Kto i po co włamywał się do Skody? Kto kolejnej nocy skradał się koło domu gubernatora? Był jeszcze duch Gajowego ale jego zignorowaliśmy, bo mógł zrodzić się w wyobraźni starej miszkielowej. Nie wiem, Pawle, przyznał Irek, faktycznie, trudno to uznać za zbieg okoliczności. Za dużo byłoby tych przypadków. Chyba ktoś interesował się tobą, chciał wiedzieć, kim jesteś. Tylko po co? Nikomu jeszcze nie zdążyłem nadepnąć na odcisk. Dziennikarz kolejny raz wzruszył ramionami i powtórzył, że nie wie, bezradni okazaliśmy się również przy liście gubernatora. Można było od biedy zrozumieć pomyłkę w dacie, ale obietnicy, że za miesiąc wszystko się wyjaśni, w żaden racjonalny sposób nie udało się wytłumaczyć. Czas mijał szybko, robiło się późno. A nas czekała jeszcze chemiczna szarada, co oznaczał ów napisałów F. Reneusz zgadzał się ze mną, że jego początek trzeba odczytywać jako złoto i żelazo, jednak przy dwóch ostatnich literach zaczynały się prawdziwe schody. Przyznaję ze wstydem, niewiele już pamiętałem z lekcji chemii w ogólniaku, ale nadrobiłem lukę i sprawdziłem, że symbolem w oznacza się Wolfram, a B, Bor. To bez sensu, myślałem teraz na głos. Gubernator przecież nie próbował na zakurzonym biurku odtwarzać układu pierwiastków Mendelejewa. Po co mu był do szczęścia Wolfram czy Brom? Bo dwa pierwsze symbole, uśmiechnął się dziennikarz. Oczywiście kojarzysz z ostatnimi lekturami gubernatora. Afera żelazo i zrabowane złote tapki. Wszystko podane jak na tacy. Chyba każdemu przyszłoby do głowy takie skojarzenie. A może WB to jakaś geograficzna wskazówka, której nie potrafimy rozszyfrować? Ireneusz uznał, że piwa na dzisiaj wystarczy. Ale na rozjaśnienie umysłów nie zaszkodzi inny napitek. Pomyszkował chwilę w barku gubernatora, i na stole pojawiła się butelka jasia-wędrowniczka. Napełnił do połowy szklaneczki. Ja przyniosłem z kuchni lód i litrową wodę mineralną, sącząc łyski drobnymi łeczkami. Rozmawialiśmy o aferze żelazo. Okazało się, że Irek osobiście znał generała Milewskiego, uważanego za głównego autora przestępczej kombinacji polskiej bezpieki. Chciałem o nim napisać książkę. On się zgodził. Znalazł się wydawca, który dawał niezłe honorarium. Byłem parę razy u Milewskiego. Skończyłem pierwszy rozdział. Gdy go aresztowali za żelazo, szybko wyszedł na wolność. Ale o książce już nie chciał słyszeć. Wyglądał na człowieka, który boi się własnego cienia. Rozmawiałem z nim jeszcze potem i namawiałem, żeby wrócić do pomysłu. Powtarzał, że jeszcze nie teraz, że jeszcze za wcześnie. Tak już zostało. Umarł w 2008 roku i wszystkie tajemnice zabrał ze sobą do grobu. Byłeś u generała, to pewnie widziałeś te złote sztabki. Zażartowałem. Nie oślepił Cię ich blask, roześmiał się. Nie widziałem ani sztabek, ani klejnotów. A mieszkanie, możesz mi wierzyć, było naprawdę skromnie umeblowane. Jakieś meblościanki, stół na wysoki połysk i fotele oprzyte dermą. Żadnych luksusów. W dodatku on panicznie bał się podsłuchów. Może to tylko obsesja człowieka, który całe życie przesłużył w bezpiece, a może miał powody, żeby się bać. Zresztą. To postać na swój sposób tragiczna. Przyszły szef bezpieki urodził się w 1928 roku w Lipsku nad Biebrzą, w ówczesnym powiecie augustowskim. Matka, wiejska nauczycielka, taka z żeromskiego, traktująca swój zawód jako życiowe posłannictwo. Ojciec, urzędnik w kasie Stewczyka. Troje dzieci, Litka, Miłek i ich przyrodni. Najstarszy z rodzeństwa, brat Zbyszek. W 1939 roku Lipsk zajęli Sowieci. Włączyli osadę do Zapadnej Białorusi. Zaczęły się wywózki na Syberię. Na czarnej liście była również rodzina Milewskich. Transport nie odjechał bo przyszli hitlerowcy. W lipcu 1943 roku zamordowali rodziców i siostrę Milewskiego. Zbiorowa egzekucja pięćdziesiątki lipszczan odbyła się w Naumowiczach koło Grodna. W lecie 1944 roku do Lipska wrócili Sowieci. Bezdomnego szesnastolatka przygarnęła jednostka ich kontrwywiadu wojskowego. smierszu. Śmierć szpionom. Później trafił jako wartownik do Urzędu Bezpieczeństwa w Augustowie. W tym samym czasie na Suwalszczyźnie zaczęła się obława, w której trakcie bez wieści zaginęło ponad 600 osób związanych z AK. Owskim podziemiem. Los aresztowanych do dziś nie jest znany. Niejasna jest również rola w tych wydarzeniach przyszłego ministra. Dalsza kariera Milewskiego potoczyła się błyskawicznie. Popracował trochę w Białym Stoku, trafił do Warszawy. Dorobił się wygodnego gabinetu na Rakowieckiej. W drugiej połowie lat 60. kierował już polskim wywiadem. Nawet jego adwersarze przyznawali potem że znał się na tej pracy, a inteligencją przewyższał swoich poprzedników i następców. W styczniu 1971 roku awansował na stanowisko wiceministra spraw wewnętrznych Dziesięć miesięcy później odbierał generalskie szlify. Wiatr od morza w sierpniu 1980 roku postawił na nogi pół Polski. Wkrótce w niebyt poszła ekipa Gierka. Milewski został ministrem spraw wewnętrznych. Sprawował tę funkcję do lipca 1981 roku. Przyszedł dziewiąty nadzwyczajny zjazd PZPR. Teoretycznie wygrał go Stanisław Kania, nieformalny protektor Milewskiego. Faktycznie. Już wtedy główną pulę zgarnęli Wojciech Jaruzelski i jego satelita Czesław Kiszczak, ze służącym im za kwiatek do Korzucha Mieczysławem F. Rakowskim. Milewski szefowanie resortem zamienił na funkcję sekretarza i członka biura politycznego KCPZPR. Tak było, dopóki Janosz nie pojawił się z rewelacjami o żelazie łatwego życia nie miał Milewski na przełomie minionego i obecnego wieku latami ślimaczył się proces. W którym prokuratura zarzucała mu, że tuż po wojnie w miłkach koło Giżycka bezprawnie uwięził i wydał Sowietom byłego żołnierza Armii Krajowej. Oskarżony zaprzeczał, poszkodowany umarł. W końcu u generała stwierdzono zanik pamięci. W sądzie nie potrafił podać nawet daty urodzenia i imion rodziców. Dopiero teraz przypomniałem sobie opowieść pani Basi, że gubernator rzekomo spotkał człowieka który nie żył od 30 lat. Powtórzyłem ją Ireneuszowi, zaznaczając, że pojawienie się tego ducha za Ferą Żelazo nie mogło mieć nic wspólnego. Od niej minęło już ponad 40 lat. Dziwny nagły błysk pojawił się w oczach mojego rozmówcy. Poprosił, żebym włączył komputer. Następnie wpisał jakieś hasło w internetowej wyszukiwarce, przed Żelazem Ustąpił mi miejsca przy monitorze. Był Zalew. Poczytaj, to naprawdę ciekawe. Aferę Zalew ujawniono w 1971 roku i prawdopodobnie był to element frakcyjnej rozgrywki na szczytach partyjnej władzy. Okazało się, że przez 10 lat grupa wysokich funkcjonariuszy MSW pod wodzą generała Ryszarda Matejewskiego kierowała przemytem do Polski złota i kosztowności. Część łupów trafiała do resortowych sejfów. Resztą dzielili się przestępcy z bezpieki. Zdobycz ukrywali na działkach rekreacyjnych nad zalewem zagrzyńskim i stąd wziął się kryptonim operacji. Aresztowano 36 osób, Matejewskiego skazano na 12 lat więzienia, odzyskano 82 kg złota, 150 tysięcy dolarów i 5 milionów złotych. Nie rozumiałem podniecenia iroka. Przecież. Zauważyłem, to już nawet nie czterdzieści, ale pięćdziesiąt lat. Dopił ostatni łyk Jasia wędrowniczka i popatrzył na mnie badawczo. Liczysz dobrze, ale skoro po zalewie było żelazo, to i po nim mogła być podobna afera, o której nie wiemy. Na zegarze było sporo po drugiej, gdy poszliśmy spać. Rano czekała mniej wyprawa w poszukiwaniu bunkra Orlego Szpona.